Cześć! A dzisiaj krótki odcinek o takim urządzeniu, które zazwyczaj towarzyszy nam podczas przysięgi małżeńskiej w kościele, a mianowicie o mikrofonie. Słów kilka, co i jak z tym mikrofonem. Dlaczego w ogóle poruszamy temat mikrofonu na przysiędze? Jest to taki przedmiot, który towarzyszy nam w najważniejszym momencie podczas całego tego dnia, czyli w trakcie przysięgi małżeńskiej. Pomaga, o ile pomaga w nagłośnieniu, o tyle przeszkadza czasami wizualnie. Jest w ogóle kilka rodzajów, czy kilka sytuacji, czy kilka sposobów tego, że ten mikrofon jest Wam jakby przystawiany do ust, żeby, prawda, zbierał dźwięk. Pierwszą opcją, czy pierwszym sposobem jest to, że po prostu ten mikrofon podaje Wam sam ksiądz, który no prowadzi, tak? Który prowadzi sakrament, który prowadzi obrzęd sakramentu małżeństwa. Inną opcją jest na przykład to, że mikrofon podają Wam osoby usługujące, na przykład pan kościelny, zakrystianin, siostra zakonna, która posługuje w kościele, czy jakiś ministrant. Tylko że wówczas wtedy to jest zazwyczaj tak, w ten sposób. No bo jakby na środku stoi ksiądz, po bokach jesteście Wy, a ta osoba posługująca musi jakoś tam sięgnąć. My tego raczej nie lubimy, no ale na to wpływu jakoś nie mamy. Zaraz Wam powiemy, jak sobie z tym radzimy. Trzecią opcją jest to, że mikrofon również podaje Wam osoba posługująca, ale nie trzyma mikrofonu bezpośrednio w ręce, tylko ma mikrofon na takiej jakby tyczce, na takim statywie i trzyma ten statyw. W związku z czym w kadrze już nie mamy na pierwszym planie dłoni, tak, i ręki, tylko mamy jakby ten statyw, który jednak jakoś, troszeczkę lepiej wygląda niż ta trzymana dłoń. Jak sobie radzisz, Joanna, kiedy na przykład mamy w głównym kadrze, o tak, mikrofon podany dla pary młodej, o tak. No. Jak sobie z tym radzisz? Tutaj ja mam chyba troszeczkę łatwiej niż ty, bo ja podczas przysięgi się troszeczkę przemieszczam, tak? Mogę sobie pozwolić na to, żeby, że tak powiem, przejść troszeczkę jakby tutaj bardziej od strony ołtarza, potem sobie przechodzę bardziej, żeby stać jakby tutaj, gdzie stoją świadkowie, tak? Jakby, no. I potem sobie przechodzę na drugą stronę. Więc tak naprawdę wtedy mogę sobie złapać z każdej strony kadr i ten kadr będzie różnorodny i będę miała możliwość stworzenia takiego zdjęcia, gdzie faktycznie ten mikrofon nie będzie grał pierwszego planu. No będzie, no bo... Żeby nie było tak. Tak, no, ale nie będzie on, że tak powiem, rzucał się nam w pierwszej opcji w oczy. Aczkolwiek, no będzie on widoczny, no bo go trudno, że tak powiem, nie zauważyć, tak? Tak, no wydaje się, w różnych kościołach też różnie te mikrofony wyglądają. Czasami są takie mikrofony jako ten, czyli po prostu tak wyglądają w ten sposób. Czasami są jeszcze bardziej większe, czasami są troszkę mniejsze. Może wyglądają jak o takie urządzonko, tak? Czyli tak, ale też na jakieś tam tyczce są. Suma summarum, ten mikrofon jest. Jeżeli chodzi o sprawy z dźwiękiem, to mamy to mniej więcej omówione. Teraz sprawa tak naprawdę najważniejsza, bo jakby to, jak ktoś mikrofon trzyma Wam w trakcie przysięgi, no na to nie mamy wpływu, tak? No nie będziemy ustalać z księdzem, a jak ksiądz będzie trzymał mikrofon, bo jakby, no nie. Jakby już, to już jest nasza kwestia, żebyśmy się my do tego jakoś przygotowali i my mamy reagować na takie sytuacje. Natomiast jest kwestia o wiele bardziej istotna i to już się tyczy Was. Mikrofon ma pomagać, nie przeszkadzać. Mikrofon jest tylko dodatkiem. Przysięgę składacie Wy sobie wzajemnie, a nie do mikrofonu. Także bardzo często jest tak, że właśnie podczas przysięgi ustawiamy się właśnie w ten sposób. Co więcej, czasami jak ksiądz nam, czy osoba posługująca, podaje nam mikrofon i ten mikrofon jest trochę dalej, to robimy taki gest. No właśnie. Dzień dobry, bo ja bym chciał powiedzieć tutaj, że bardzo kocham moją narzeczoną, a już żonę. Nie, kochani, ten mikrofon, on jest tylko dodatkiem. Niezależnie gdzie on jest, to nie schylajcie się do niego, tak? Nie pochylajcie się, a co gorsza, nie róbcie czegoś takiego. Czyli siadła mucha, czy nie siadła? O, jaki fajny mikrofon. A ciekawe jak w ogóle, ciekawe jak ten dźwięk tu zbierze, ja tu mówię, a tam słuchać na kościele. Nie, on w ogóle, zapomnijcie o tym, że jest mikrofon, po prostu. Najważniejsze to co jest na przysiędze? Wy. I patrzenie sobie w oczy. To jest jakby najważniejsze. Dlaczego? Zobaczcie.
A teraz wyobraźcie sobie, że jestem panem młodym. Jesteśmy w kościele, na przysiędze małżeńskiej i za chwilę wypowiem najważniejsze słowa w swoim życiu. I zobaczcie wariant pierwszy, czyli patrz w mikrofon. Ja, Mateusz, biorę ciebie, Alicjo, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność i uczciwość małżeńską. Nie wygląda to dobrze, chyba sami przyznacie, nie? A teraz wariant drugi, czyli tak, jak to powinno wyglądać. Ja, Mateusz, biorę ciebie, Alicjo, za żonę i ślubuję ci miłość, wierność. Przyznacie, że o niebo lepiej, prawda? Także sami widzicie, jak istotne jest to, żeby ten mikrofon, żeby tam do niego nie nachylać, nie pochylać i jakby on jest tylko dodatkiem. On ma sprawić, że wasze słowa, które wypowiadacie podczas przysięgi, będą słyszeli wszyscy goście uczestniczący na mszy w kościele. To jest dodatek, który pomaga, a nie który przeszkadza. I na koniec rzecz najważniejsza to... Właśnie nie patrzeć w mikrofon, patrzeć sobie w oczy, tak? Bo to naprawdę, uwierzcie, to my powtarzamy to bardzo często, ale to jest po prostu najważniejsze podczas tej przysięgi, żebyście patrzyli na siebie fajnie, z czułością, a nie na ten mikrofon, tak? I to co więcej, nie na mikrofon, nie w posadzkę i nie na księdza. I nie na nas, bo to też się zdarzało. Nie, tak, no właśnie. Wybaczcie to sobie, ślubuję ci miłość, wierność, panie aparacie, uczciwość. Panie Kamerunie. Tak, teraz ja tu patrzę na pana. Wtedy operator czy fotograf mogą czuć się niezręcznie, troszeczkę, bo czują, że wtedy im się to przysięgę składa, tak naprawdę. Słuchajcie, to byłoby na tyle. Mikrofon to dodatek, a nie główny tutaj odgrywający pierwszoplanową rolę, a wy, kochani, stoicie twarzami do siebie, na wprost do siebie i patrzycie sobie głęboko w oczy. Widzimy się w kolejnym odcinku. Mamy nadzieję, że było nas dobrze słychać. Na pewno.